Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj przetestujemy sobie Lamborghini Sian, który wygląda sobie tak. Samochód możecie za darmo odebrać sobie w grze, jeśli się zalogujecie, bo jest to prezent od twórców Forzy. Jeśli wejdziecie sobie w Message Center i tutaj wejdziecie sobie w gifty, to sobie samochód będziecie mogli stąd odebrać za totalne friko. Nic kompletnie nie będziecie musieli robić, żadnych wyścigów ani nic. Krótko wam opowiem o tym samochodzie. Nazwa tego samochodu oznacza błysk. I faktycznie jest to błysk, mimo że może niektórych zrazić słowo hybryda pod nazwą Lamborghini. Tak, jest to samochód hybrydowy, ale dalej mamy 6,5 litra V12 w tym aucie i jest tutaj silnik elektryczny, co prawda, ale o bardzo symbolicznej mocy w stosunku do całości, dlatego że ma 34 konie mechaniczne. Co, czytając specyfikację tegoż samochodu, bardzo mnie zaskoczyło, no bo ja nie wiem, co te 30 koni może w tym samochodzie zrobić w stosunku do 785 koni mechanicznych 6,5 litra V12. Tak, także nie wiem, co te 35 koni mechanicznych dodatkowo. No nie mam pojęcia, ciężko mi sobie to wyobrazić. Samochód jest rakietą, może chodzi właśnie o jakieś przepisy europejskie, ale samochód został wyprodukowany w tak limitowanej skali. Samochód został zaprezentowany w 2020 roku i był produkowany do 2021. Wyprodukowano tylko 63 egzemplarze. Tylko 63 modele tego samochodu wyprodukowano, wierzycie w to? Każdy jest personalizowany pod przyszłego nabywcę. Cena jednego modelu to 15 milionów złotych. W przeliczeniu na nasze złote. Oczywiście to są ceny z 2021 roku. Patrząc na inflację teraz, te ceny mogłyby być wyższe, ale samochód nie jest już w sprzedaży, ani nawet w produkcji. Najciekawsze jest jednak to, że wśród tych 63 nabywców z całego świata znalazł się Polak. Co wy na to? Na przestrzeni całego mojego życia obserwowałem Polskę od takiej biedy, można powiedzieć, że skrajnej, do takiego etapu, na jakim jesteśmy teraz, gdzie pojedynczy Polak może sobie kupić Lambo za 15 milionów złotych. To jest coś nieprawdopodobnego, mega się z tego cieszę i życzę temu człowiekowi wszystkiego dobrego, ktokolwiek to nie jest. Bardzo fajny samochód, w Forzie natomiast możecie sobie odebrać wszyscy, każdy z was, za darmo tę furę, więc w Forzie Horizon ten samochód będzie zupełnie popularny, zupełnie powszechny. Coś totalnie odrębnego w stosunku do prawdziwego świata. Ja się tutaj tak przyglądam temu spoilerowi z tyłu i on jest trochę taki dziwny na pierwszy rzut oka. Znaczy, on się wysuwa przy pewnej prędkości i z tego co zauważyłem, przy pewnej prędkości się też chowa. Tutaj mamy z boku takie jakieś dokładki do tego spoilera. Zaraz sobie sprawdzimy opcje tuningowe. Ciekawe są też te boczne szyby. To jest oczywiście wersja bez dachu, czy raczej ze ściąganym dachem. Podejrzewam, że ten dach można sobie gdzieś tam później dołożyć albo założyć. W każdym razie opcja bez dachu mega mnie cieszy, bo w Fordzie jest wyjątkowo fajny smaczek tego samochodu. Wiecie jaki? Jak jedziemy na tej kamerze zewnętrznej, to oczywiście bardziej uwidoczniony jest dźwięk tego wydechu tylnego, ale jak zmienimy sobie na kamerę ze środka, to ten dźwięk zbytnio się nie różni od tego dźwięku z zewnątrz, co jest mega, mega fajnym smaczkiem w tej grze. Posłuchajcie.
Nie? Także bardzo, bardzo ciekawie. Dodatkowo mega mi się podoba ten widok z kokpitu. Dużo jest takiego ciemnego obrazu, no nie? Jakbyśmy mieli teraz zabudowany ten dach, no to duża część tego obrazu nad nami jest taka ciemna. Teraz jak mamy odsłonięty ten dach i widzimy wszystko dookoła, w porcie świat jest piękny, niebo, te chmury, to wszystko jest bardzo ładne. I tak czuję, że no jadę jakimś takim gokartem, nie wiem jak mam to wytłumaczyć, a po prostu czuję się jakbym bardziej był w tym świecie, jest taka większa imersja, nie? Zobaczcie zresztą jaka niewielka jest ta przednia szyba, znaczy ona pozornie jest niewielka, ona jest tak naprawdę duża, ale jest pod takim kątem, że ten widok przed nami jest, wydaje się być mega ograniczony, gdybyśmy nie mieli właśnie odkrywanego dachu w tym wypadku, nie? Ale jak weźmiemy sobie kamerę zewnętrzną, no to zobaczcie, jaki tu mamy, ta szyba jest ogromna. Jaki tu jest potężny kąt. I podejrzewam, że przy wyższej prędkości, powyżej 180 km na godzinę, kompletnie nie czujemy wiatru we włosach. No to co, zajedźmy sobie do garażu i zobaczmy, co możemy zmienić w tym samochodzie, jeśli w ogóle coś możemy. Podejrzewam, że nic, ale jeszcze nic nie sprawdzałem. Dobra, czy mamy tutaj jakieś dodatkowe... O, są inne wersje kolorystyczne, ale to nie są... Wydaje mi się, że ten kolor standardowy jest najciekawszy. Mamy do dyspozycji raz, dwa, trzy, cztery wersje kolorystyczne. Z tym, że przypominam, ten samochód jest personalizowany pod każdego właściciela, jeśli chodzi o zabarwienie poszczególnych elementów. Także mi się wydaje, że to malowanie jest najlepsze, chociaż pewnie już masę malowań zostało stworzonych przez rzesze fanów Forza Horizon 5 i będzie można sobie przebierać w czymś tam, co zresztą sobie zaraz zrobimy. Dobra, przejdźmy do opcji tuningowych, bo to mnie bardzo interesuje. Co my tu mamy? Jeśli chodzi o wygląd, no to niestety tutaj chyba nie ma zaskoczenia, mamy tylko te standardowe dokładki i najpaskudniejszy spoiler, jaki moglibyśmy mieć do tego samochodu. Jest tragicznie. Dobrze, a co ze słapami? Standardowy. I wygląda na to, że coś ten silnik elektryczny chyba robi z charakterystyką tego auta, dlatego że wydaje się ona być wygładzona, chociaż to naprawdę nie mogę sobie wyobrazić, żeby te 34 konie mechaniczne silnika elektrycznego cokolwiek robiły w tym samochodzie, poza dodaniem większego momentu na starcie. Ja naprawdę mam wrażenie, że ta hybryda jest tylko hybrydą pod te przepisy europejskie. Chociaż taki mały nakład to nie powinno mieć w ogóle znaczenia, nie wiem, kurde. Dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie. Wiecie co, i ten silnik, i ten drugi brzmi fajnie. Dobra, zostawimy sobie na razie standardowy. Dajmy doładowanie, wtedy nam się dzieją tutaj cuda. 1300 koni mechanicznych. A na tym silniku ile byśmy uzyskali? 900 nic, no tam pewnie będzie można jeszcze to ulepszyć. Ale weźmy standardowy, kurczę, skoro tak można go rozkręcić. Ja się boję jechać tym samochodem. Widzę, że w standardzie są tutaj już koła torowe zainstalowane, to takie gładkie sliki. Dobrze, zobaczmy z tym, że możemy coś tutaj jeszcze dodatkowo ulepszyć. O, okej, to nie były sliki, w takim razie możemy jeszcze przyczepność nieco poprawić, ciekawe. Okej, dość ciekawe to będzie. Teraz zobaczymy, co się stanie. No 1300 koni mechanicznych to jest naprawdę niemało. Zgadzacie się? A jaka jest waga tego auta?
No, 1757 kg to nie jest mało jak na hyperauto, ale też niedużo jak na samochód hybrydowy. Chociaż patrząc na moc silnika elektrycznego do tego auta, wydaje się, że całość nie powinna być jakaś super ciężka. Jak my? Tutaj możemy sobie wybrać skrzynię biegów. Nie wiem, ilu biegowa jest ta skrzynia, nie sprawdziłem tego jeszcze. Zdaje się, że chyba 7. Z tego co patrzę, jakie mamy tutaj wybory. Zaraz sobie jeszcze to zweryfikujemy i wydaje mi się, że te 7 biegów nam spokojnie wystarczy do takiej mocy. Chyba też się zgadzacie ze mną, co? No dobrze, ale to jeszcze nie koniec upgrade'u tej mocy. Co będzie dalej? Tutaj jeśli chodzi o zawieszenia i te inne sprawy, to sobie montujemy. Udało nam się zredukować wagę do 1400 kg, chyba właśnie wywalając baterię do silnika elektrycznego. I tutaj mocy ulepszyć, znaczy możemy moc ulepszyć, ale tych opcji tuningowych nie ma dużo. Zobaczymy, myślę, że tak 1500 koni mechanicznych uda nam się uzyskać. Niestety nie mamy tu możliwości zmiany układu wydechowego, dlatego dźwięk się nie zmieni, jeśli byśmy chcieli, jeśli by nam na tym zależało. Ale co się dzieje z mocą? 1400, to jeszcze nie koniec. 1454, 1532, to już jest za dużo moim zdaniem. Wow, to jest szczytowa moc. Zobaczcie, jak charakterystyka przebiega. My tutaj tą szczytową moc osiągamy gdzieś w okolicach 8500 obrotów, czy no przy 9000 obrotów, co jest kosmicznym wynikiem, nawet dla V12. Kurde, dobra, instalujemy to. Myślę, że samochód będzie ciężki do prowadzenia, co zresztą już było widać trochę na statystyce, no nie? Bardzo podoba mi się to malowanie, ale klasycznie, sprawdźmy, co gracze powymyślali do tego samochodu szalonego. Tutaj mamy coś ciekawego, jakieś takie złotawe felgi. Tu mamy... O, to wygląda ciekawie. Byleby nie było jakiegoś dziadostwa na masce, bo coś tam na miniaturce widziałem dziwnego do tego auta. Ja mam nadzieję, że tak 400 km na godzinę pęknie, no... Chyba nie ma opcji, kurczę. Czekaj, czekaj. Weźmy sobie Forza Vista. Okej, wygląda to dobrze. Całe szczęście nie ma tu jakiegoś dziadostwa dodatkowego, jakichś płomieni, czegoś takiego. A właśnie, bo myśmy sobie jeszcze nie otworzyli wszystkich rzeczy. Zobaczmy ten samochód pod każdym kątem. Więc możemy otworzyć spoiler. Możemy chyba otworzyć maskę. Nie mogę nacelować padem. Aha. I pod spodem zobaczymy sobie, no właśnie, czy możemy jakoś widok przybliżyć? Niestety nie. Chciałbym zobaczyć, w którym miejscu łączy się ten napęd hybrydowy z napędem spalinowym. Znaczy napęd hybrydowy, to jest generalnie całość napęd hybrydowy, chodzi mi o napęd elektryczny, silnik elektryczny. Gdzie to jest? Myślę, że tego tu nie zobaczymy, a jeśli już to jakieś skrawki? Dobra. Wchodzimy do środka. Ty, jakie fotele. Zobacz, jakie dywaniki w ogóle. Jedna osoba w Polsce ma ten samochód. Jak zobaczycie to auto na drodze kiedyś w Polsce, to będziecie szczęściarzami. Naprawdę. Będziecie większymi szczęściarzami niż ten gościu, który posiada ten samochód. Bo to jest mało prawdopodobieństwo, że go kiedykolwiek zobaczycie. Ja nie wiem, czy takie samochody nie są kupowane jako inwestycja właśnie. Niż do jazdy. Okej, mamy tu jakieś przyciski. Fajnie, że są przyciski w ogóle. Jest też jakiś tablet, na którym się może jakieś opcje wybiera, ale są przyciski do takich podstawowych rzeczy. Nie no, jest pokrętło do ustawiania czegoś tam. Wiecie co? Skromnie wygląda ten środek, no nie? Natomiast bardzo mi się podoba, że mamy przyciski, bo w tych nowych samochodach montuje się głównie tablety. Wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że tablety są tańsze, ekrany dotykowe, niż montowanie tych wszystkich przycisków i kierowanie przewodów do nich. Tak to masz tylko jedną konsolę, jeden przewód do tej konsoli, czy tam kilka przewodów do tej konsoli. Jakby wszystko w jednym miejscu, ale obsługa tego jest... Sami zresztą wiecie, nie będę wam tłumaczył. Dobrze! Samochód jest totalnie porobiony teraz. Boję się go odpalić, no ale przejedźmy. Najpierw spokojnie. A właśnie, musimy wyregulować jeszcze skrzynię biegów i zobaczyć ustawienia, bo to też jest istotne, żeby samochód, wiesz, odpowiednio się... Aha, ja tu skrzynię montowałem. Okej, samochód już jest skonfigurowany i gotowy do jazdy. Z tego co widziałem, mamy tu aż 81% napędu na tył. Także ten napęd naprzód jest takim
No, na pewno nie większościowy. 19% naprzód mamy jakby ciągu, że tak powiem. Już można mówić o ciągu, bo to kurczę jest jak samolot, no nie? Tyle koni, taka moc, taka prędkość. Zaraz sobie to jeszcze dokładnie przetestujemy. Wow. Okej. Próbuję wyjechać z tego miasta, chcę na jakąś dłuższą prostą. Ale się fantastycznie czuję w kokpicie tego auta. I oczywiście, gdzie jedziemy? No na autostradę. Nawet na takich gładkich zakrętach jak tutaj muszę uważać, bo moc jest przegięta. Zobaczcie, już 350 jechałem tutaj, na tej krótkiej, prostej. Hamujemy. Okej. Tu widzę, że jakiś zlot driftowy był na rondzie. I jedziemy. Trzymacie się? Już? O kurde! A ja nie patrzę na licznik, po prostu się zrobiło 400 nagle! 40, 43. Więcej nie chcę, już ma blokadę, kurczę. Cztery. Pięć. Dawaj. To jest naprawdę niezła prędkość. To jest jeden z szybszych samochodów w grze. Myślę, że tutaj z górki trochę zrobimy. Dawaj, Sian. Sześć, siedem. Osiem. Myślałem, że będzie 450, ale nie udało mi się tyle zrobić. Myślę, że po modyfikacji zawieszenia i po zbugowaniu trochę tego samochodu dałoby się osiągnąć te 450 km na godzinę. Staty przesadzone, standardowy silnik, jak widzicie, daje najwyższe możliwości co do tuningu w tej grze, co mnie mega cieszy. Ale myślę, że do wyścigów byłby lepszy ten Racing V12, bo on jest po prostu lżejszy. Niestety, jak zmieniamy tutaj kamerę na tą wewnętrzną, to robi się znacznie ciemniej. Jadąc taką popołudniową porą, jak teraz, czy raczej nawet wieczorem, to ciężko dojrzeć cokolwiek, no nie? Zobaczcie, jak ciemno jest. Jasne, w kokpicie powinno być ciemno, ale kurczę, to jest Roadster. Tak? Zobaczcie, jak jest jasno na zewnątrz, jak się ma kamerę. I do środka, no jestem totalnie zaszokowany tym autem. Zwłaszcza podoba mi się fakt, że ktoś w Polsce, wchodząc sobie do garażu, zerka na to cudo. Zostawcie łapę w górę na suba, trzymajcie się, na razie, cześć. O, teraz sobie jeszcze tak jeżdżąc po świecie zauważyłem, że mamy tu tylną skrętną oś. To jest nowość w Fordzie, ta tylna skrętna oś, natomiast... Samochody, które mają te funkcje w Fordzie Horizon 5, potrafią prowadzić się wyjątkowo dobrze.